Kolejne ciekawe zapytanie internautki. Będę wdzięczny za odpowiedź na następujące pytanie. Czy osoba składająca wniosek o rentę po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez całe 12 miesięcy może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna? Świadczenie rehabilitacyjne kończy się 26 stycznia. Wniosek o rentę zostanie złożony do końca stycznia, ale nie wiadomo przecież, kiedy będzie rozpatrzony. A chodzi o to, aby w okresie pomiędzy zakończeniem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego a przyznaniem renty być objętym ubezpieczeniem. Natomiast odrębną kwestią jest tutaj, jak zarejestrowanie danej osoby jako bezrobotnego. No tutaj zapatruje się Urząd Pracy, bo z definicji bezrobotnym jest osoba zdolna do podjęcia pracy w pełnym wymiarze, ale to w sumie pytanie nie do mnie, pozdrawiam. Tak szczerze mówiąc, trudno mi coś powiedzieć. No ja bym się zarejestrował, czyli bezpiecznie jest się tutaj zarejestrować, bo wtedy jest jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast prywatnie wątpię, czy ZUS da rentę po świadczeniu rehabilitacyjnym, ponieważ celem tego świadczenia rehabilitacyjnego był powrót pracownika do pracy, czyli powrót wyrehabilitowanego pracownika do pracy. Natomiast zdaję się tutaj na Twoją mądrość, jak miałeś podobną sytuację, chętnie usłyszę, co wtedy zrobiłeś. Oczywiście musisz to napisać w komentarzach filmu, możesz przejść na moją stronę www.zwolnienielekarskie.pl. Tam jest mój bezpłatny newsletter, darmowy newsletter, gdzie również omawiam podobne przypadki, ale mówię, w tym momencie trochę głupieje, wszedł jakiś system EWUŚ, no, wszyscy patrzą, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, także zdaję się tutaj na mądrość Twoją i koniecznie skomentuj ten filmik. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.